spotkań i jedna bramka. Demaraja Greya w tym sezonie w rozgrywkach Premier League. Widzieliśmy jeszcze raz Jamesa Madisona. To też jest jeden z tych piłkarzy, którzy właśnie w takich spotkaniach muszą udowodnić, że biorą odpowiedzialność, ciężar na siebie. Dzisiaj na Jamesa Madisona będzie bardzo liczył Brendan Rodgers. Zobaczymy też, jak w ataku spisze się Iheanacho, bo oczywiście Rodgers mówił, są inni piłkarze niż Vardy. Ich stać na to, żeby zdobywać bramki, ale jednak wiemy, nawet patrząc na to, że jak Vardy nie strzela, to nieprzypadkowo zbiega się z gorszym okresem zespołu. Ile ten napastnik dla Lisów znaczy? No właśnie, bo ta druga linia Leicester właśnie między innymi złożona z Jamesa Madisona, ostatnio nieskuteczna, jeżeli chodzi o te kluczowe podania bez asysty Madison z gry od sierpnia. Tak więc no długo już czeka na takie dobre podanie od pomocnika na Leicester Jamie Vardy. Dlatego też to przekłada się na tę jego nieskuteczność. A świetnie teraz tutaj zachował się syn prawej strony Denis Pratt. Szansa na odstanie strzał. Pierwsze uderzenie Madisona w tym meczu niecelne. Ale to właśnie ta dwójka, o której przez kilka ostatnich minut mogliśmy sobie porozmawiać. Denis Pratt zagrał do Jamesa Madisona. Znakomite zachowanie Belga tutaj. Nie kontrolował tego, jak on się porusza po boisku Jake Clark-Solter. Nie poradził sobie z Prattem, ale uderzenie zdecydowanie za wysoko nad poprzeczką Jamesa Madisona. Mówiłeś o tej drodze Leicester do tej piątej rundy, no to warto wspomnieć tę ostatnią rundę, tę rundę czwartą w wykonaniu drużyny Birmingham City. Oni po niesamowitym spotkaniu wyeliminowali Coventry po rzutach karnych, ale przecież tam w 114 minucie stracili bramkę na 1-2. W ostatniej minucie wyrównał Jeremy Bella, którego dzisiaj nie ma w drużynie gości, po asyście Lukasa Jutkiewicza. No i w rzutach karnych okazali się lepsi od Coventry City. Ma problemy skrzydłowe ze stawem skokowym, czeka do miesiąc przerwy. On właśnie kontuzję odniósł w meczu z QPR, w tym zremisowanym spotkaniu przez Birmingham 2-2. Odkąd trafił do klubu w